zaczniemy może najpierw od nowych władz i bym poprosił pana wiceprezydenta Szymona Gurmina, żeby powitał się z państwem, no i wypowiedział na temat tego, co tam ciekawego słychać w Urzędzie Miasta. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj być w imieniu pana prezydenta Macieja Glamowskiego. Jak pan prezydent bardzo często podkreśla, grudziądzki sport to jest coś, co i panu prezydentowi, i mi jako jego zastępcy bardzo leży na sercu. Będziemy robić wszystko, żeby sport w Grudziądzu, w tym oczywiście klub Olimpia, wspierać jak to tylko jest możliwe. Będziemy dbali bardzo o to, żeby przepływ pieniędzy związany ze sportem był bardzo przejrzysty, klarowny, żeby tych pieniędzy na sport nie zabrakło, żeby mógł się w naszym mieście rozwijać. I co więcej, pan prezydent już teraz czyni bardzo duże starania, żeby znaleźć źródła finansowania grudziąckiego sportu na zewnątrz. Także myślę, przed nami jest świetna sportowa przyszłość. Nowi klubowicze, którzy dołączyli w ostatnim czasie do naszego grona i poprosimy pierwszego przedstawiciela, Biuro Pazar, o ile dobrze pamiętam, z Bydgoszczy. Mam na imię Sandra, reprezentuję pana Roberta Bulińskiego. Zaczęliśmy współpracę z klubem biznesu z racji tego, żeby rozkręcić się na rynku grudziąckim. Potencjalnymi dla nas klientami są tak naprawdę wszyscy, z racji tego, że każdy z was musi zakupić artykuły biurowe do swoich firm. Dodatkowo jeszcze zajmujemy się sprzedażą środków czystości oraz produktów spożywczych, także tak naprawdę cała komplementacja zamówień. Transport jest wliczony gratis. Oferta jest przygotowywana indywidualnie. W klubie biznesu znalazłam się dzięki Remkowi, z racji tego, że z poprzedniej firmy też tutaj was odwiedzałam i tak naprawdę chcielibyśmy zacząć współpracę z każdym. Druga firma, poprosimy drugiego przedstawiciela i też brawa poprosimy dla nowego naszego klubowicza. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Monika Rutkowska. Jestem prezesem zarządu biura podróży MM Travel. Dlaczego wybrałam klub biznesu? Myślę, że to jest duża szansa dla mojej firmy, większy rozwój, potencjalni klienci. Nasze biuro podróży zajmuje się organizacją wycieczek krajowych i zagranicznych na terenie całego świata. Posiadamy zezwolenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego na prowadzenie takiej działalności. Jesteśmy typowym organizatorem, zapraszamy do siebie szkoły, kluby sportowe. Organizujemy również pielgrzymki, jak i wyjazdy rodzinne bez pośrednictwa. Także wróćcie teraz biznes, bo to się tu